40 lat temu, 26 sierpnia 1980 roku, zmarł we Francji, nieopodal Paryża, ksiądz Józef Sadzik. To jest jeden z osób duchownych, Palotyn, który miał bardzo bliski kontakt z Józefem Czapskim, a jeszcze bliższy z Marią Czapską. Z racji tego, że Maison Lafitte i Paryż to nie tak odległe miejscowości, więc w archiwach zarówno Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie jest zdeponowane archiwum Józefa i Marii, nie znajduje się zbyt wiele dokumentów na temat tej znajomości, relacji. Natomiast u ojców Palotynów odnalazłam kilka listów, które pokazują jakąś atmosferę pomiędzy tymi osobami. Ksiądz Józef to Palotyn, ale także tu warto podkreślić, jest też doktorem filozofii, napisał znaczącą pracę jak na tamten czas, ponieważ zajął się w czasie studiów we Fryburgu estetyką Martina Heideggera i właśnie wtedy to te elementy tej rozprawy księdza Sadzika znajdujemy również w dyskusji z Józefem Czapskim, z Marią Czapską. Poznali się z zupełnym takim, można powiedzieć, przypadkowym otoczeniu. To znaczy ksiądz Józef otrzymał po studiach nakaz, tak to się mówi w nomenklaturze tych duchownych, czyli został skierowany do pracy w Paryżu, gdzie miał za zadanie prowadzić wydawnictwo. W związku z tym skontaktował się z Jerzym Giedroyciem w 1963 roku i poprosił go o spotkanie. Już 13 kwietnia, to był czas świąt wielkanocnych, spotkał się na takim dużym przyjęciu, gdzie oni przyjmowali również innych gości i poznał tam między właśnie innymi Czapskich, małżeństwo Herców, Zbigniewa Brzezińskiego, no i oczywiście Giedroycia. Tam później odbyło się spotkanie już takie robocze, gdzie Jerzy Giedroyć z księdzem Sadzikiem rozmawiali na temat wydawnictwa księdza Sadzika, ale także na możliwości współpracy pomiędzy tymi dwoma ośrodkami. I wtedy też poznał Marię Czapską, która, jak wiemy, była jedną z tych osób w Maison Lafitte, która była praktykującą katoliczką, chodziła do kościoła. W związku z tym postać księdza Sadzika o tyle ją też interesowała, że poszukiwała takiego ojca duchownego, który na tej emigracji będzie mógł z nią przedyskutowywać różne problemy. Ale też trzeba tutaj wspomnieć o tym, że po Soborze Watykańskim II naczelnym zadaniem księdza Józefa Sadzika było oczywiście wydawanie mszału i tłumaczenie mszału na języki narodowe, czyli na język polski, oraz opracowanie katechizmu. I między innymi znalazł się w archiwach bardzo ciekawy list, gdzie, jak wiemy, gdzie poznajemy takie kulisy pracy nad tym mszałem. Między innymi Maria Czapska została poproszona przez Czesława Miłosza, by zostało jakoś to tak zorganizowane, żeby Czesław Miłosz mógł trafić do zespołu, który będzie tłumaczył mszał na język polski. I tutaj właśnie między innymi Maria Czapska, najprawdopodobniej ten list nie zachował się, chciała wprowadzić właśnie Czesława Miłosza w tą tematykę i przesłała księdzu Sadzikowi list poety, który on skierował do Marii Czapskiej. I jakby ten list możemy tylko odszukać właśnie w tej odpowiedzi na list Marii Czapskiej, który właśnie napisał ksiądz Sadzik. Ja może go zacytuję, bo to jest dosyć ciekawa informacja. Żałuję wielce, że cała sprawa wyszła dopiero teraz. To jest list z 20 stycznia 1970 roku. Istotnie musiały tu działać jakieś tajemnice miłoszowej psychiki. Przecież Czesław wiedział, że od paru lat zajmujemy się
wydaniami liturgicznymi, był w drukarni i składał nam wizytę w Paryżu. Nigdy nie napomknął o tłumaczeniach. W międzyczasie wydaliśmy mszał ołtarzowy, liczne broszury do wierzących, a teraz drukujemy nowe obrzędy mszy świętej. Procedura była następująca, tu ksiądz Sadzik tłumaczy i wspomina też o tym, że te teksty, to tłumaczenie według niego też nie jest najlepsze i żałuje bardzo, że do tej drużyny nie mogli zatrudnić poety. Niestety tekst, tu cytuję, niestety tekst ten nie jest najlepszy. Teologowie rzadko posiadają dar słowa, a ponadto nie mamy prawie żadnych tradycji przekładów liturgicznych. Gdybym przypuszczał, że Miłosz interesuje się odnową liturgiczną, starałbym się przekonać księdza prymasa, z którym w tych sprawach widywałem się często, o celowości utworzenia komisji literackiej na emigracji czy o powierzeniu przekładów bezpośrednio Miłoszowi. W tej chwili nie bardzo wiem, co można by było uratować, gdyż ponad 10 tysięcy mszałów znajduje się już w kościołach polskich. Czyli tutaj na podstawie tej korespondencji widzimy, że dzisiaj w kościołach moglibyśmy, gdyby to wszystko się inaczej potoczyło, moglibyśmy się modlić mszałem, który w jakiejś części zostałby naznaczony ręką Miłosza. Oczywiście w tej korespondencji pojawiają się oprócz rozmów na tematy filozoficzne, na temat rozmów ich, które są jakby w tych listach takim nawiązaniem do tych spotkań twarzą w twarz. Widzimy również inne tematy, między innymi to, że Maria Czapska w pewnym momencie postanowiła wydać książkę swoją Gwiazdy Dawida. I tutaj ksiądz Sadzik przyszedł jej z pomocą, to znaczy namówił Romana Cieślewicza, żeby wykonał okładkę do tej książki. O związkach księdza Sadzika z Miłoszem nie będę tutaj mówić, wspomnę tylko, że oczywiście mamy wspaniałe tłumaczenia Księgi Psalmów, Księgi Hioba, właśnie przygotowane przez i wydane przez przygotowane przez Czesława Miłosza, a wydane właśnie przez księdza Sadzika. Chcę tutaj wspomnieć o tym, że bardzo ważnym ośrodkiem dla emigracji była stworzona sala, centrum dialogu, które mieści się w Paryżu nieopodal wieży Eiffla. I całą tą salę wraz z kaplicą przygotował ksiądz Sadzik, to znaczy zatrudniał właśnie artystów. I tutaj jest też ciekawy taki wątek, że ksiądz Józef Sadzik, zanim trafił do seminarium duchownego, chciał studiować na Akademii Sztuk Pięknych. Było to związane z takim wątkiem i tak to sobie tłumaczę, że nasiąkł atmosferą domu rodziny Korpalów. To jest rodzina, która mieszka, potomkowie tej rodziny mieszkają oczywiście w Sułkowicach. Ja byłam w tym domu i tam Józef Sadzik spędzał, odrywał się od tej chłopskiej atmosfery domu. Domu wspomnę, że na podstawie materiałów, do których dotarłam, no, ten dom niestety Sadzik wprost pisze, że nie miał szczęśliwego dzieciństwa, więc możemy się domyślać, dlaczego uciekał do sąsiadów i tam w atmosferze intelektualnej oglądał obrazy twórców właśnie, czyli rodziny Korpalów, malarza i rzeźbiarza. I tutaj wspomnę, że właśnie też dlatego Józef Sadzik był otwarty na kontakty z artystami. Między innymi do projektowania kaplicy zatrudnił architekta profesjonalnego oczywiście, a także zlecił Janowi Lebensteinowi przygotowanie witraża w technice, która dzisiaj sprawia już konserwatorom trudności, ponieważ to nie jest witraż zrobiony ze szkiełek, jest to witraż zrobiony z takich różnych poliestrów, mas plastycznych. To jest jakby naleciałość kontaktów Lebensteina z Aliną Szapocznikową, ale to jest jakby inny temat. I tutaj pojawiają się artyści wokół księdza Józefa Sadzika i między innymi Józef Czapski też jest w kręgu
tych artystów, ale on nie uczestniczy w takich pracach bezpośrednio związanych z kaplicą. On podarował kilka obrazów księdzu Józefowi Sadzikowi. One jeszcze w 93 roku znajdowały się w centrum dialogu. Teraz losy ich są nieznane póki co. Józef Czapski był w tej sali centrum dialogu. Ksiądz Sadzik organizował odczyty, spotkania z tymi, którzy zza żelaznej kurtyny mogli wtedy w latach 70., 80. na początku przyjeżdżać do Paryża. Między innymi był Zygmunt Mycielski, Stefan Kisielewski, cała plejada, trudno tutaj teraz wymieniać. Proszę o doczytanie sobie w odpowiednich publikacjach. Natomiast ważną rzeczą jest też to, że Józef Czapski wciąż też podnosił na duchu księdza Sadzika, który borykał się z różnymi problemami, o których z racji tego, że nie ma dokumentów wprost, możemy się domyślać. Może przeczytam kilka listów, które gdzieś zostały przeze mnie odnalezione, a myślę, że warte utrwalenia. W 72 roku Czapski pisał do księdza Sadzika. Kochany księże Józefie, jeszcze wtedy byli w takiej zwracali się do siebie bardzo oficjalnie, natomiast już kilka lat później mówili do siebie wprost po imieniu. Teresa Dzieduszycka przywiozła mi słówko z życzeniami Józefa od Józefa, o którym myślałem, ale któremu nie napisałem. To jest taki charakterystyczny język Józefa Czapskiego, który dzisiaj należałoby czasami zredagować, no ale tak pisał. Wzruszyło mnie bardzo tych parę słów, bo tyle razy wracam myślą do księdza w związku i nie tylko z książkami, które ksiądz był łaskaw mi przysłać. Czyli tutaj już widzimy, że ksiądz Sadzik, który wydaje książki myślicieli francuskich, teologów, ale także filozofów, on podsyła do Maison Lafitte lub wręcza Czapskim książki, które oni zaczytują i rzeczywiście są te książki w archiwum Józefa Czapskiego. Ważne jest to, że oni rozmawiali o sytuacji Kościoła w ogóle w świecie, ale także w Polsce i różne prądy kościelne oczywiście dochodziły zarówno we Francji, jak i w Polsce. Przede wszystkim Czapski cenił w Sadziku to, że on był kapłanem otwartym na dyskusję, na dialog i to ważne, co tutaj napisał w postscriptum, że żadne nowe prądy w kościele nie zmienią mojego przekonania, że ksiądz, który jest namaszczony, jest kapłanem i co by nie mówił, samym sobą przypomina rzeczy najważniejsze, którym już żeśmy tak źle i tak mało wierni, stąd moja nieśmiałość. I tutaj chodzi o te rzeczy, które dzieją się jakby wokół, to jest cały rys historyczny związany z nowymi prądami w kościele, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Wymieniali między sobą takie zwykłe kartki, pozdrowienia. W sytuacji, kiedy ksiądz Józef Sadzik był na misji, w odwiedzinach w Afryce, to wtedy również przysyłał do Czapskiego jakieś ślady. Między innymi zachowały się też kartki dla Zofii Herz i dla Jerzego Giedroycia, więc niewykluczone również, że wysłał też do Czapskiego. I potem on, Czapski, pisze do niego: od dnia twojego przyjazdu z Afryki chciałem do ciebie pisać, tylko żeby ci powiedzieć, jak bardzo się cieszę, że wróciłeś i że jesteśmy ciągle o ciebie niespokojni. Znałem dwóch ludzi, przyjaciół, którzy wrócili z tropików z dziwnymi jakimiś wirusami i chorobami. No i tutaj jakby widać tą taką relację normalną troski jednego człowieka o drugiego. W centrum dialogu była księga pamiątkowa, w której oczywiście wpisał się Czapski i narysował rysunek kapliczki. I może ja tutaj zacytuję, co napisał. Na pamiątkę tych spotkań i chwil drogocennych, które temu domowi żywej wiary i żywego serca zawdzięczam, domu, który jest dla nas wszystkich otwartym, składam na pamiątkę tę notkę opuszczonej podparyskiej kapliczki, na którą patrzałem tego lata prawie co dzień, wspominając wasz żywy dom i waszą żywą kapliczkę. I to jest 79
rok. I kiedy umiera ksiądz Józef Sadzik, to w tym dzienniku z 80 roku Czapski poświęca dużo miejsca, ma już wtedy 84 lata, więc nie jest młodym człowiekiem, boryka się z ciągłym odchodzeniem jego najbliższych. Jego siostra jest wtedy też chora. I tu może zacytuję odczytany przeze mnie fragment dziennika. Wiadomość, że umarł ksiądz Sadzik, to jest 26 sierpnia 1980 roku, nagle u palotynów w Osny. To już straszna wyrwa tu dla nas wszystkich. Dlaczego? Bo wszyscy kochaliśmy go dla jego dobroci, jakiejś nadludzkiej, dla każdego, jego obecności. Wszystko nie to, było coś więcej. To znowu po śmierci Józka, czyli właśnie księdza Sadzika, naraz jak po śmierci Jerzyka. Jerzyk to była osoba z rodziny, czyli siostrzeniec Czapskiego, który zginął tragicznie. Taka myśl wobec jego śmierci wprost niedobra, po co żyć? I kolejny tom swojego dziennika również otwiera wpisem o księdzu Sadziku, który odszedł i z którym nie będzie już mógł zamienić słów i czekać na jego wsparcie. No i prawdopodobnie Sadzik też był spowiednikiem Czapskiego. Potem po śmierci Sadzika Centrum Dialogu było zarządzane przez jego bliskiego współpracownika, czyli księdza Modzelewskiego, który też wspierał Czapskiego. Oni zorganizowali mu wieczór z okazji 90-lecia, na który to wieczór przyszły tłumy. Musieli wynająć osobne miejsce, bo w sali tej małej przy Rue Surcouf nie zmieściłoby się tyle osób. Ksiądz Zenon Modzelewski był spowiednikiem Józefa Czapskiego. I już potem z żadnym z tych osób z kręgu palotynów Czapski nie miał takiego żywego, bezpośredniego kontaktu. Oni oczywiście go wspierali. Tutaj jest dosyć ciekawy trop, ponieważ palotyni zakupili specjalne ksero, żeby zrobić kopię dzienników Czapskiego. I najprawdopodobniej może być też tak, że dzięki tej kopii, która jedna jest zdeponowana w Bibliotece Polskiej w Paryżu, moglibyśmy się dowiedzieć, co z dzienników zostało też wyciągnięte, no bo był taki moment, że Czapski, jak ktoś przychodził, to brał dziennik i oglądali te jego dzienniki. Jak był fajny rysunek, no to ktoś mówił: o Józiu, jaki fajny rysunek, i Józio wyrywał i dawał. W związku z tym możemy też moglibyśmy na podstawie tych kopii zobaczyć, co jest dzisiaj w archiwum Czapskiego, a czego nie ma.